Ewa, spotykamy się w zupełnie nietypowym dla ciebie miejscu, bo to nie jest ani backstage pokazu mody, ani twoje biuro, w którym projektujesz i twoje atelier, tylko jesteśmy w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, bo tutaj powstaje wielka hollywoodzka produkcja z ogromnymi nazwiskami, John Malkovich między innymi, a ty odpowiadasz w tym filmie za kostiumy. Czy ja odpowiadam w tym filmie za kostiumy, natomiast to jest tak, po pierwsze spotykamy się tu, bo to dla mnie wielki zaszczyt, że reżyser, który jest Polakiem, i ja myślę, że właśnie to jest jeden z tych przykładów, że my Polacy nie zdajemy sobie sprawy na to, jak wielkimi ludźmi jesteśmy na świecie. Lech Majewski jest jednym z najbardziej uznanych reżyserów kina artystycznego na świecie. No, John Malkovich, miłość mojego życia, w związku z tym, jak się dowiedziałam i zadzwonił do mnie sam reżyser. Nie, nawet nie pytałaś o garze. Tak, podał inne nazwiska, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Uwielbiam Charlotte Rampling. Jest z nami ostatnia, przedostatnia dziewczyna Bonda, Berenice, piękna, zjawiskowa, miła. Jest Josh Hartnett, Bożyszcze, Pearl Harbor, Helikopter w ogniu. Jak się panu udało do swojego filmu pozyskać takie gwiazdy, takie nazwiska? Podoba im się mój scenariusz, taka jest najprostsza odpowiedź. No i musi im się bardzo podobać, ponieważ oni pracują w moim filmie. Ja niestety zawsze dysponuję jakimś takim niedobudżetem, takim budżetem, który jest właściwie tyle, co kot napłakał na tą skalę pracy, jaką my tu mamy, bo budujemy królestwo najbogatszego człowieka na świecie, trylionera, który ma nieograniczone pieniądze. Ale gra go John Malkovich. Gra go John Malkovich. Dlaczego przyjął pan rolę w tym filmie? Podobał mi się scenariusz i bardzo polubiłem Lecha. Przedstawił nas wspólny znajomy, tu w Polsce. No i kiedy Lech opowiedział mi o swoim pomyśle, zgodziłem się. Uwielbiam Lecha. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że mamy ze sobą bardzo wiele wspólnego. Mamy podobny gust artystyczny, podobają nam się te same filmy. Okazało się też, że Lech napisał scenariusz do Basquiata, a to jeden z moich ukochanych filmów. Tak naprawdę to właśnie po obejrzeniu tego filmu zacząłem marzyć o aktorstwie. I nie mówię tego teraz dlatego, że gram w jego filmie. Możesz sprawdzić. Mówiłem o tym w całej masie wywiadów od początku kariery. W dzisiejszym świecie filmu bardzo rzadko spotyka się prawdziwych artystów, a taki jest Lech. Ma swój unikalny świat, nie próbuje nikogo naśladować. Lech jest jedyny w swoim rodzaju. To poeta, malarz i filozof. Ale to ja muszę zapytać też o Ewę Mingę, bo ona się znalazła też w tej ekipie jako jedna z osób odpowiedzialna za kostiumy i to podobno pan osobiście zadzwonił. No ja pracuję z takimi ludźmi, którzy są artystycznie natchnieni i Ewa jest jedną z takich jak Malkovich. To są tacy szaleńcy sztuki i no i tu nam bardzo pomogła, bo stworzyła kreację na potrzeby takiego wystawnego balu, który ten miliarder rzuca do stóp swoim gościom. Ty masz jak się wykazać ze swoim haute couture? To ja mam się jak wykazać, dlatego głównie skupiłam się na sukniach, zaprosiłam kilka zaprzyjaźnionych firm. Właśnie, tutaj te buty, no to w ogóle cała bateria, to podejrzewam, że tylko malutka część. Tak, no właśnie Kazar tutaj wykonał to wszystko, o czym żeśmy sobie wymarzyli. Ja zresztą muszę powiedzieć, że z Kazarem mam takie doświadczenia, więc w ogóle poleciłam osoby, z którymi pracuję od lat. Kazar przygotowuje do Paryża większość moich butów, Kazar jest ze mną na wszystkich sesjach zagranicznych wyjazdowych. Kazar jest u mnie na moich nogach. W związku z tym śmiało mogłam poradzić, że Kazar sprosta tak wymagającej produkcji filmowej, ponieważ my nie mamy tylko tych scen z balu. Natomiast zawiadywała, zarządzała tym wszystkim pod oczywiście dyktando reżysera. Główny kostiumograf i scenograf Ewa Kochańska z całym swoim zespołem. Ja jestem takim małym trybikiem do realizacji spełniania marzeń specjalnych, żeby było im łatwiej. Muszę zapytać o kostiumy. Jak ci się podobają suknie zaprojektowane przez Ewę Mingę? Są niesamowite. Wszystkie. Jedna szczególnie mnie zachwyciła. Jest naprawdę piękna, klasyczna i nowoczesna równocześnie. I bardzo spektakularna. Zostawisz je sobie na pamiątkę? Żartujesz? Jak będzie trzeba, to je ukradnę.